Andrzej Czesław Klimuszko był polskim kapłanem, a także zielarzem. Obdarzonym niewiarygodnymi zdolnościami, takimi jak telepatia, uzdrawianie i oczywiście jasnowidzenie, którym się dziś zajmiemy. Jasnowidz przewidział trafnie m.in. wybór Karola Wojtyły na papieża czy konflikt w Ukrainie. Duchowny twierdził, że swoje nadnaturalne umiejętności odkrył już jako dziecko, kiedy to przewidział śmierć swojej przyjaciółki lub też w zagadkowy sposób potrafił wpływać na zachowanie osób, z którymi aktualnie przebywał. Przerażające i potężne wizje zaczęły się odzywać w nim dopiero w 1940 roku, kiedy to wyjechał do pewnej parafii, gdzie próbując podreperować swoje nerwy po trudnym czasie, odkrył umiejętność odnajdywania zaginionych ludzi, dzięki czemu pomógł w przyszłości wielu osobom. Duchowny wspomniał w swoich przepowiedniach o wielu rzeczach, które już się wypełniły i właściwie dzieją się cały czas. Klimuszko mówił bowiem o żołnierzach nieeuropejczykach, przeprawiających się przez morze na okrągłych łódkach, którzy niszczą i okradają domy i budynki. Jasnowidz pisał: widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich małych okrągłych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. W swoich przepowiedniach Klimuszko mówił też o Rosji. To naprawdę dziwna wizja. Konflikt nastąpi na południu, wtedy kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie odtrąbiony trwały pokój. Rosję zdradzą jej sąsiedzi, nie my. Ogniste włócznie uderzą w zdrajców, zapłoną całe miasta, potem ogniste stwory pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestię. Ona się dźwignie z dna, piersią napędzi ogromną falę. Widziałem transatlantyki znoszone jak łupinki. Klimuszko mówił o ogromnej wodzie, jaka dojdzie też do Europy. To będzie straszny czas. Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą. Morze pokryje archiwa, wszystkie dokumenty opatrzone pieczęcią tajności. Teraz już będą na zawsze utracone. Widziałem z bliska ścianę wody idącą na Paryż. Była wyższa od wieży Eiffla. Spływając w głąb lądu, porywała ludzi, którzy się czepiali poręczy na balkonikach u szczytu. Wody sunęły straszną potęgą. Czułem w nich moc żywiołu, który wszystko zmiecie. Widziałem statki, zanim się wywróciły dnem porośniętym zielono. Kotłował się z wał porwanych dachów, autobusów i gęstwa ciał ludzkich. Kataklizm zapierający dech. A ja to widziałem, jak z balkonu. Cały obszar aż po horyzont. Te wody szły przez Niemcy aż tutaj. Klimuszko twierdził, że Polska będzie wyjątkowym krajem. Czekają wiele piękna, ale i wiele zmian. Nie znaczy to jednak, że nie czeka nas też wiele trudnych chwil. Jasnowidz mówił o bardzo wysokich temperaturach, jakie będą w Polsce i co one zapowiedzą. Według jasnowidz, gdy w Polsce temperatury będą wysokie, jak na równiku, przyjdzie zniszczenie. Jasnowidz pisał: tu gdzie my dziś jesteśmy, będzie morze. Woda pokryje mój cmentarzyk. Chyba pan wie, że tu jest depresja. Z Kaszubi zostanie kilka wysepek. Polski naród powinien z tego wyjść nie najgorzej. Może 5, może 10% jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony. Ale Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi. Polska ostatecznie będzie jednak źródłem nowego prawa na świecie. Zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie. Będzie jakiś konflikt w Europie, ale to nie przejdzie przez teren Polski. Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy. Widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym. Ta gra ma przywołać demona imieniem Putin. Nigdy w nią nie graj. Link do filmiku na ten temat w opisie. Ta gra ma przywołać demona imieniem Putin. Nigdy w nią nie graj. Link do filmiku na ten temat w opisie.